programie Dobry Kierunek. Dzień dobry. Gościmy w Zespole Szkół Rolniczych imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są opiekun klas kosmetycznych pani Anita Wojkiewicz oraz uczennica klas kosmetycznych z klasy pierwszej LO. Zacznijmy od tego, czego możemy nauczyć się na zajęciach. Na pewno możemy się nauczyć na zajęciach tego, jak odpowiednio dbać o siebie. No, dziewczyny mogą nauczyć się pielęgnacji dłoni, pielęgnacji twarzy, wykonywania makijażu, ale też różnych takich zabiegów jak mikrodermabrazja czy oczyszczanie wodorowe, masaż także twarzy. Jakie warsztaty organizowane są w ramach tego profilu? Różnego rodzaju warsztaty, przede wszystkim warsztaty właśnie pielęgnacyjne i makijażowe. To już tutaj z panią Anią Ślązak, z którą współpracujemy wiele lat, ale także warsztaty endomasażu, dermomasażu, masażu Cobido, tworzenia także kosmetyków. Chciałam też się zapytać, poruszyć kwestię tego, czy nasza szkoła współpracuje z jakąś firmą kosmetyczną? Tak, w tym roku udało nam się tutaj podpisać współpracę z salonem kosmetycznym Perfect Look Clinic, który ma swoje siedziby w Środzie, w Gnieźnie i we Wrześni. I dzięki temu dziewczęta mogą chodzić właśnie do salonów kosmetycznych, tam uczestniczyć w różnych warsztatach i też wykonywać różne zabiegi. Ale także tutaj panie przedstawicielki z tego salonu przychodzą do naszej szkoły i prowadzą szkolenia na przykład na temat typologii klientów, jak założyć salon, jak prowadzić salon. Co możemy robić po ukończonym kierunku? Wiele osób się decyduje na przykład na pójście na studia, zrobienie kursów, bądź po prostu na pójście do szkoły policjalnej. Wiele naszych absolwentek prowadzi, już ma swoje salony kosmetyczne, prowadzi, które prężnie działają i naprawdę bardzo dobrze się rozwijają tutaj w tej dziedzinie. A jak wyposażona jest sala? Jest wyposażona przede wszystkim w sprzęt do manikir, na pewno też do parafiny. Mamy też sprzęt do mikrodermabrazji, do oczyszczania wodorowego, mamy także autoklawa. Dzięki temu tutaj dziewczyny też uczą się, jak zachowywać higienę i bezpieczeństwo. Fotele oczywiście kosmetyczne. Myślę, że nasz salon jest bardzo bogato wyposażony. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.